Wprowadzenie do analizy danych. Instalacja i weryfikacja umiejętności. Na początku zajmiemy się instalacją i konfiguracją narzędzia Excel. Po instalacji przystąpimy do weryfikacji Waszych dotychczasowych umiejętności. To ważne, abyśmy wszyscy byli na tym samym poziomie i mogli skupić się na nauce. Omówienie funkcjonalności Excela. Gdy wyrównamy poziom wiedzy, przejdziemy do omówienia funkcjonalności Excela w kontekście analizy danych. Będziecie mogli zobaczyć, jak wykorzystać ten potężny program do przeprowadzenia operacji arytmetycznych oraz jakie możliwości oferuje on w analizie danych. Podstawy analizy danych i proces data science. Następnie przeskoczymy do podstaw analizy danych. Zaczniemy od pierwszego kroku w procesie data science, zdefiniowania problemu. Poznamy też statystykę opisową oraz jak przeprowadzać eksplorację danych. Chcemy, abyście zrozumieli, jakie są główne etapy procesu analizy danych i jak się za nie zabrać. Praktyka i warsztat projektowy. Przejdziemy do warsztatu projektowego, gdzie będziecie mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Zebranie danych, ich czyszczenie i przetwarzanie, eksploracyjna analiza danych – to wszystko będziecie mogli wypróbować na własnych projektach. Zakreślone cele. Naszym celem jest, abyście po zakończeniu tego modułu czuli się pewnie w posługiwaniu się Excelem w analizie danych. Ale to tylko początek. Po drodze czeka Was wiele fascynujących zagadnień, takich jak wizualizacja danych, testy AB, czy nawet pogłębiona analiza danych przy użyciu machine learningu. Dokładny opis znajdziecie na stronie kursu.